Tutaj mamy konfigurację alertów i mam tutaj na przykład brak odczytu punktu, brak odczytu części trasy. Taki alert ustawiamy jako alert tak zwany personalny dla konkretnego obiektu. Możemy sobie wyświecić tutaj, żeby taki alert poszedł mailem na przykład do Państwa koordynatora, czyli zadziała to w taki sposób, że jeśli ten alert wystąpi, to w nocy, o północy, o pierwszej, o drugiej dostanie Państwa koordynator bądź wskazana osoba, bądź oczywiście Państwo, na maila informację o braku takiego odczytu. Oczywiście możemy też ustawić sobie szablon SMS-owy. Bardzo często klienci ustawiają sobie tutaj takie powiadomienie na komórkę na obiekcie, żeby pracownik ochrony wiedział, że on nie odbił z jakiegoś powodu, że system go pilnuje i żeby, powiedzmy, zdopingować go do dalszej pracy. I tutaj jako parametr wyzwalający ten alert mamy typ zdarzenia o konkretnym powiadomieniu i nazwa zawiera brak odczytu. Czyli jeśli, reasumując, jeśli z obiektu klient ochrony fizycznej dostaniemy zdarzenie o takim priorytecie i będzie ono zawierać brak odczytu, w tym momencie pójdzie mail do koordynator, małpka i tak dalej oraz zostanie wysłany SMS na numer komórkowy. To jest, jeśli chodzi o alerty. Oczywiście pokażę też tutaj drugi alert. Mam oczywiście brak obchodu części trasy. W podobny sposób możemy sobie oczywiście wyświetlić tutaj takie zdarzenia. I tutaj na przykład mamy, nazwa zawiera słowo niekompletny. Tak jak tam Państwo widzieli, jeśli nazwa zawiera niekompletny, w tym momencie takie zdarzenie i taki alert zostanie wygenerowany. Ułatwia to bardzo dyscyplinowanie pracowników, ułatwia to też pracę koordynatorów, którzy generalnie nie muszą w jakiś sposób codziennie śledzić i liczyć tych punktów, tylko jakby system sam podpowiada im na bieżąco, gdzie te obchody nie są robione. Ułatwia to też bardzo wychwytywanie, powiedzmy, że co czwartą dobę mamy niekompletne odczyty punktów, więc nie jest to problem na przykład z zasięgiem, natomiast co czwartą dobę pracownik X bądź Y jakby niekoniecznie przykłada się do roboty. No i oczywiście dla Państwa jako właścicieli firm czy prezesów, tutaj też oczywiście ustawienie takiego alertu też daje pewien obraz pracy i dyscypliny, jaka panuje na obiektach.